Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj 9 marca, a fragmenty biblijne, które mają nam towarzyszyć w ciągu dzisiejszego dnia, to werset zaczerpnięty z księgi proroka Micheasza z 7 rozdziału i z 1 listu do Tesaloniczan z 5 rozdziału. Chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Jednym z cudów, jakich dokonywał Jezus, było przywracanie wzroku niewidomym. Wzrok wraz z pozostałymi zmysłami pozwala nam poznawać otaczający świat. Dzięki niemu możemy zobaczyć to, co przyciąga, zachwyca lub bulwersuje. Oczy przekazują nam obrazy, które pozostają w pamięci jako mapa życia. Kiedy wzrok trochę szwankuje, to możemy go wspomóc, nosząc na przykład okulary. Czasami odwracamy wzrok, by czegoś nie zobaczyć. Innym razem zamykamy oczy, kiedy chcemy odpocząć. Ale jak to jest nie widzieć, żyć w wiecznej ciemności? Tego być może nie doświadczymy. I bardzo dobrze, bo też bardzo ciężko jest sobie wyobrazić, że nagle przestajemy widzieć świat, który jest wokół nas, który czasami przeraża, fascynuje, ale można go zobaczyć. A my, jako chrześcijanie, poprzez grzech chodzimy w ciemności. I taki stan rzeczy mógłby trwać bardzo długo, gdyby nie krzyż Jezusa Chrystusa. On poprzez swoją śmierć pozwolił na to, by światło ponownie mogło zagościć w naszej codzienności. Czasami zdarzają się momenty, kiedy z różnych powodów błądzimy w ciemności. Wkraczamy w nią ponownie. Na wszystkim jest jakaś rysa, ale przez nią może wejść do środka światłość. I my tę światłość możemy nieść dalej poprzez bycie naśladowcą Chrystusa. Nie oznacza to jednak, że mamy błyszczeć, przysłaniać Go, bo bycie światłem to służba dla drugiego człowieka. Trudna służba oświetlenia drogi sobie i innym. Drogi, która ma prowadzić do Boga. Nasze światło to zawsze odbicie światła. Jak księżyc odbija światło pochodzące od słońca, tak i my odbijamy światło pochodzące od Jezusa. Bycie dzieckiem światłości. To znaczy także oddawać tę światłość na zewnątrz. Bowiem to światło mamy tylko powierzony. A jeśli go nie będziemy przekazywać dalej, to tak jakbyśmy dalej byli w ciemności. Musimy także wystrzegać się tego, abyśmy naszym życiem nie zasłaniali innym źródła światła. Nie możemy go bowiem schować i zachować go tylko dla siebie. Mamy się nim dzielić. Mówiąc inaczej, wiary nie można zamknąć w puszce, postawić przykrytej pod wiadrem. Świeca, która jest zapalona pod kloszem, zgaśnie z braku tlenu. Dlatego też samo składanie świadectwa przyznawania się do Chrystusa to jeszcze nie wszystko. Za tą postawą muszą iść jeszcze czyny. Dlatego naszym zadaniem jest życie godne miana chrześcijanina, godne miana dziecka światłości, abyśmy potrafili też tych, którzy siedzą w ciemności, wyprowadzić, doprowadzić do światłości, którą jest Chrystus, bo jesteśmy synami dnia i takie mamy zadanie, by tę światłość nieść, głosić innym.